Seniorzy z gminy Ćmielów od 1 grudnia za przejazdy komunikacją zbiorową zapłacą tylko złotówkę. Przejazdy obejmują oczywiście teren całej gminy Ćmielów i oczywiście teren powiatu ostrowieckiego. Będziemy mieli ten przedświąteczny czas jako pilotażowy, żeby sprawdzić, ile osób właśnie będzie korzystać z tego typu ulgi, którą oferuje tutaj Urząd Gminy, i pokaże nam to też rząd wielkości środków, jakie należy zabezpieczyć w przyszłym budżecie, aby ten program nie jako pilotażowy wszedł na stałe tutaj w życie i odciążył portfele naszych seniorów. Gmina już podpisała umowy z dwoma prywatnymi przewoźnikami, ale jak zapewnia burmistrz, oferta jest skierowana do wszystkich firm transportowych, które zechcą wziąć udział w tym projekcie. Do przejazdu za symboliczną złotówkę będzie upoważniała karta emeryta rencisty. Wnioski o jej wydanie przyjmowane będą od 7 listopada. Na podstawie tej indywidualnej karty, popartej właśnie tutaj okazaniem się poprzez dowód osobisty i decyzję ZUS, czy też legitymację emeryta rencisty, będziemy na tej bazie wydawać taką specjalną kartę uprzywilejowaną do przejazdów za jedną złotówkę. Środki w budżecie gminy są zabezpieczone, a ta decyzja ma na celu przede wszystkim pomoc społeczną. To tak ważne w czasach takiego wzrostu cen, aby odciążać od codziennych wydatków. Wobec tego z takim pomysłem, realizując oczekiwania mieszkańców jako burmistrz i oczywiście z taką inicjatywą wyszedł do mnie pan radny Józef Nowak. Dziś możemy mówić o spełnieniu tych marzeń seniorów, którzy również bazując na dobrym przykładzie gminy Bodzechu będą jeździć za przysłowiową złotówkę w transporcie lokalnym. Gmina Ćmielów w oparciu o umowę z MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim do komunikacji miejskiej dokłada już z budżetu własnego 70 tysięcy złotych, ale chce rozmawiać ze spółką o możliwościach wprowadzenia przejazdu za złotówkę również na tych liniach. Propozycja współpracy trafi także do PKS-u.